na świecie Orle Trzysto. Jego też gości nasza scena. Proszę o brawa dla artysty. Mruknął w pysku ser ogromny. List niby skromny przyszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię. Cóż to za oczy, ich blask aż uroczy. Czyż można dostać takową postać, a pióra jakie, szklące jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Kra, kra, kra! Skoro dziób rozdziabił, ser wypadł. Lis go porwał i kruk zostawił. Nie ma miejsca na karcie tego zdjęcia. Widzowie biją brawo i proszą o bis. Ale bisów nie będzie, bo ser zeżarł lis. Więcej sera nie mamy, teraz przyszła pora, aby o morał tej bajki poprosić autora. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Od lat już ponad 300, powtarza morał ten francuski bajkopisarz, mówiąc jeden La Fontaine, a ja i morał drugi do bajki dziś dorobił. Nie prowadź żadnych rozmów, gdy masz jedzenie w dziobie. Bajką pana La Fontaine'a w tłumaczeniu biskupa Ignacego Krasieckiego dla kabaretu Horrorek przygotowała i do smaku dobrawieja pani Wanda Chodowska. Brawa!